Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Mariola Bojarska-Ferenc w cyklu Seks to nie wstyd. Ale jak wiecie, w tym cyklu zapraszam na spotkania fantastycznych lekarzy, komentatorów i rozmawiamy o zdrowiu, a tak naprawdę o sprawach, które Was interesują, bo mam kontakt z Wami nieustający. Jak wiecie, od lat zajmuję się zdrowym stylem życia. Zachęcam Was do trzymania się w formie, do utrzymania tak zwanej dobrej wagi. No nie jest to takie łatwe, kochani. Dla mnie też nie jest takie łatwe, muszę przyznać, mimo że to mój zawód. No i tutaj wpadła mi w ręce, ale nie przypadkowo, bo mi nic nie jest przypadkowego, właśnie książka Katarzyny Kucewicz Waga z głowy. Waga z głowy. No i moim gościem w moim ogródku jest autorka, psycholożka, psychoterapeutka. Witam serdecznie. Witam Cię, Kasiu. Co było tak naprawdę motywem do napisania tej książki? No, takim głównym motywem napisania była moja redukcja wagi, bo mam za sobą ponad 65 już kilogramów, więc to było dla mnie takie rzeczywiście duże wyzwanie życiowe. Powiedziałabym, że chyba projekt mojego życia. Tak to kiedyś ujęła Gosia Ome i rzeczywiście coś w tym jest. No i jako, że jestem psycholożką, to pomyślałam sobie, że opiszę, jak to wygląda od strony psychologicznej, bo wiem, że często z tą psychiką my mamy problem w redukcji. I to jest prawda. Ja tylko patrzę na Kasię z takim niedowierzeniem, bo my znamy się stosunkowo niedawno, więc ja nie pamiętam, Kasi, jak była te ile mówisz? No prawie 150 kg ważące. O, nie? Prawie więc... 150 kg ważące, więc ja Kasi takiej nie znałam osobiście i nie miałam wówczas z tobą kontaktu. To rzeczywiście, muszę ci powiedzieć, że jesteś dla mnie mistrzynią świata. Więc co jest takiego najważniejszego w utracie wagi? Bo wiesz, ja walczę, można powiedzieć, z 5, 10 czasami kilogramami. To w zależności od, bym powiedziała, od roku, no bo po menopauzie ciało się zmienia. I dla jednej, no dla ciebie akurat te kilogramy były dużą wagą, ale czasami jest i 5 kilogramów takim problemem też dla psychiki. Co jest takiego ważnego? Jak należy rozpocząć ten proces, żeby się udało tak jak tobie? Ja zacznę od tego, że te ostatnie 5 kg jest najtrudniej zrzucić, naprawdę. I teraz dla mnie zrzucenie jeszcze kilku kilogramów, co bym chciała, jest dużo trudniejsze niż te pierwsze 40 na przykład, więc rozumiem, jak to jest, że można naprawdę tych 5-10 kg mieć kłopot ze zrzuceniem. Dla mnie to najważniejsze była i jest zmiana stylu życia, że to już pomijając kwestię diety, ćwiczeń, najważniejsze jest to, żeby zmienić w ogóle styl myślenia o swoim ciele i o swojej takiej codzienności. Dla mnie, jak byłam w tej otyłości trzeciego stopnia, ogromnie trudnym wyzwaniem było w ogóle wstanie z kanapy, chodzenie, ruszanie się, zdrowe jedzenie. Ja nie oszczędzałam sobie. Jak miałam ochotę na croissanta, to jadłam croissanta. A ćwiczyłaś wtedy, czy nie? Nic nie ćwiczyłam. I miałam takie poczucie też, że mimo, że się generalnie dobrze czułam w swoim ciele, ja akceptowałam to swoje większe ciało, ale miałam takie wrażenie, że tracę sprawność, że miałam 30 parę lat i takie wrażenie, że wszystko sprawia mi trudność, wszystko sprawia mi jakiś kłopot. I wielkim teraz dla mnie taką radością jest to, że te rzeczy mogę. Że jak mam ochotę się schylić po coś na podłodze, to się schylam po coś na podłodze. Że jak mam ochotę gdzieś podbiec, to podbiegnę. I nie jest to dla mnie wszystko problemem. I to, co jest taką największą wartością dla mnie w ogóle w redukcji, to nie jest to, że ja lepiej wyglądam, tylko to, że ja mogę po prostu żyć pełnią życia, że się nie zastanawiam. To bardzo ważne, co ty powiedziałaś. Powiedz, Kasiu, jak długo to trwało? 2,5 roku. To bardzo, bardzo szybko. Czy to nie za szybko? Bo mówi się, wiesz, że 2-4-5 kilogramów miesięcznie to jest takie maksimum. I to tak mniej więcej było. Na początku takie kilogramy spadały jeszcze troszkę szybciej, ponieważ wiadomo, woda schodziła. Zresztą to zawsze jest tak, że jak człowiek zaczyna, to dużo szybciej chudnie. Potem miałam
miałam duże zastoje i miałam takie momenty, gdzie chudłam kilogram nawet na miesiąc, a potem znowu to przyspieszało, więc to wszystko było, ale to było pod opieką lekarza, diabetologa, to było pod opieką dietetyczki i trenerki. W moim przypadku akurat trenerki pilatesu, bo ja dużo ćwiczę pilatesu i chodzę sobie, po prostu spaceruję. A ja jeśli mogę tutaj się wtrącić, że bardzo dobrze, że właśnie ćwiczyłaś pilates, bo często osoby, które mają nadwagę czy otyłość, myślą sobie, że takie ćwiczenia bardzo szybkie, intensywne mogą im pomóc, a tutaj muszę powiedzieć, że podczas takich ćwiczeń wydziela się kortyzol, więc to jest jeszcze gorsze, czyli wpadamy jeszcze większy stres. Ponadto pamiętajmy, że osoby z nadwagą i otyłością, no to jest duży nacisk na stawy, więc jakieś skakanie, bieganie, no nie ma na to możliwości, także muszę Ci powiedzieć, że Twoja droga była bardzo dobra. Czy mogę, czy to będzie niedyskretne pytanie, jeśli zapytam się, co działo się z Twoim ciałem, czy ponieważ jesteś jeszcze młodą osobą, czy nastąpiło tak zwane wchłanianie, czy trzeba było pozbyć się nadmiaru skóry? To znaczy tak, ja rzeczywiście jakby to wchłanianie było całkiem, w moim poczuciu jest całkiem dobre, dlatego że właśnie ja ze względu na to, że ćwiczyłam, starałam się ruszać i starałam się chudnąć wolno, nie szybko, nie przyspieszać sobie jeszcze, nie głodzić się absolutnie, tylko wolno, więc to ciało nawet zareagowało całkiem dobrze. To pewnie też zasługa genów. Natomiast pewien nadmiar skóry z newralgicznych miejsc jak brzuch mi został i będę i planuję rzeczywiście taką operację wycięcia tego nadmiaru skóry. Czy ona jest mi potrzebna? No różnie się mówi, tak? No jakby niektórzy mówią, że to jest kwestia już kosmetyczna. Ja mam takie poczucie, że no chciałabym doprowadzić sprawę do końca, a wiem, że już po prostu pewnych rzeczy nie przeskoczę, prawda? No bo ta skóra, no przy utracie wagi 65 kg, to nie ma po prostu opcji, żeby ta skóra nie wisiała. I mi się wydawało, że może się jakoś tam wyjdzie, no ale niestety będę musiała trochę tutaj pomóc sobie. Natomiast wiem, że w Polsce takie operacje są w ogóle refundowane w niektórych przypadkach, więc też jeżeli ktoś z Państwa ma taki problem, no to też może warto porozmawiać ze swoim lekarzem. Ponieważ jesteśmy w cyklu Seks to nie wstyd, to moje ostatnie pytanie jest takie, czy ten Twój nadmiar kilogramów wówczas miał jakiś wpływ na Twoje samopoczucie, na Twoją intymność, czy teraz czujesz się lepiej, kiedy straciłaś te kilogramy? Ja siebie akceptowałam właśnie w tamtym rozmiarze też i czułam się atrakcyjną kobietą też w tamtym rozmiarze. Powiem szczerze, miałam takie poczucie, że jestem seksowna, kształtna, ponętna w tamtym rozmiarze. W ogóle mi on nie przeszkadzał na przykład w takim poczuciu się atrakcyjną kobietą, ale dzisiaj, kiedy zrzuciłam te kilogramy, no to chyba czuję się jeszcze bardziej. Znaczy w sensie takie mam poczucie, że mniej rzeczy mnie ogranicza, że mogę nosić bardziej takie ubrania, czy podobam się sobie, bo zawsze mogłam, ale podobam się sobie bardziej w, nie wiem, dopasowanych sukienkach i tak dalej. Jest większy wybór też różnych ubrań, czy bielizny nawet. Więc to mnie cieszy, to mnie raduje, ale powiem szczerze, ja takie, wyznaję taką zasadę i cały czas staram się to powtarzać, że kobieta sexy to nie jest kobieta młoda, która jest super szczupła. Całe szczęście, że to powiedziałaś. I super, wiesz, 20-latka. Tak, tak. No to ja też mam 40 lat, więc takie mam poczucie, że to nie jest tak, że już najlepsze za mną, czy że tylko do jakiegoś wieku i do jakiegoś rozmiaru jest się kobietą seksowną. Ja uważam, że, czego obie jesteśmy przykładem, to nie jest tak, że tylko to jest dla 20-latek, które są w rozmiarze XXS, tylko że można mieć nawet ten większy rozmiar i być dziewczyną, nieważne w jakim wieku czy w jakim rozmiarze, jeżeli się czujemy dobrze ze sobą, to naprawdę to jest najważniejsze. I to, kochani, wszystko znajdziecie w książce Waga z głowy, mnóstwo informacji, jak to Kasie się udało zrobić. Polecam serdecznie tę książkę. Jak widzicie tutaj, na przykład wszystkiemu są croissanty, ale o tych słodyczach z Kasią porozmawiam innym razem, także zapraszam Was do naszych spotkań. Obserwujcie nas koniecznie. Dziękuję.